Siemaneczko wariaty, z tej strony Zabiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam do was trochę taką nietypową wbitę, ponieważ bijaliśmy się pierwszy raz na moim kanale Nieskończonym Mostem. Także jeśli chcecie więcej takich wbit od dołu lub od góry, to zostawcie komentarz oraz napiszcie, jakie chcecie odcinki dodatkowo. Mam nadzieję, że każdy kliknął już na starcie odcinka łapkę w górę. Fajnie byłoby, gdybyście dobili tutaj tak z 800 łapek, będę bardzo, bardzo się cieszył. Jeśli chcecie wygrać Minecrafta Premium w tym kanale, na tym odcinku, to musicie zasubskrybować mój kanał, musicie zostawić tutaj łapkę w górę oraz musicie napisać w komentarzu hashtag wbita plus swój e-mail, także muszę z wami skontaktować. Pozdrawiam także osoby, które dawały mi na ostatnich live'ach itemki, bardzo, bardzo wam dziękuję. To osoby wyświetlają się w tym momencie na ekranie. No i zapraszam was także do brania udziału w akcjach charytatywnych, do których znajdziecie linki w opisie, także co, trzymajcie się, no i tyle, piąteczka, zapraszam do oglądania, yo. Dobra wariaty, ogólnie jesteśmy sobie już tutaj pod gildią Crew, już wam tutaj pokazuję, jest jeden tutaj typek w gildii. Jestem królem, a mianowicie jest to V Black 4. No i co, będziemy sobie przybijali tą gildię z Iwanem. Niestety Iwan nie ma mikrofonu, przez to ta wbita będzie dosyć taka dziwna, bo będę tylko ja tutaj sam mówił, ale Iwan chciał mi pomóc, więc go po prostu wziąłem do odcinka, także Iwan może się tutaj przywitać, pomachać mi główką. Machaj Iwan główką. Halo, pan Iwan, napisał ściema tutaj mi na PW. Także co, my widzimy się już tutaj do góry, jak będziemy budowali nieskończony most, a wy możecie jeszcze na starcie zostawić suba, łapkę w górę i dzwoneczkiem. No i co, już widzimy się tam do góry, także pozdro, nam to zajmie chwilę czasu, a wam dosłownie sekundę. Piona. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Dobre wariaty, także podchodzimy do kolejnej próby, może teraz nam się uda w końcu to po prostu spuścić. Dobra, okej, ładuję 4 wagoniki i spuścimy i zobaczymy, czy teraz nam pojadą. Dobra, w końcu nam jadą te 4 wagoniki, więc mam nadzieję, że one się rozpędzą i uderzą właśnie w tą patelnię tej gildii Crew, tak jak mam po prostu w głowie, tak? Czyli patrzcie, one się teraz rozpędzają i lecą na około 5-6 kratek. Dokładnie, nawet więcej kratek poleciały, także widzisz Iwan, mówiłem, idealnie zrobiony nieskończony most, po prostu idealnie, ideolo wręcz znakomicie, także można ładować, naprawdę tutaj Iwan zakupił mnóstwo tych wagoników TNT. Muszę mu dać ogólnie redstone, blok redstone, dobra. Wiesz co, Iwan, o co się? Okej, dobra, pyk i puszczamy, dawaj, lecimy, go, jazda. Jazda, zobaczymy teraz jak to poleci, także mordeczki, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie właśnie więcej takich wbit lub od dołu wbity, musi być restą przed tyrami. Okej, Iwan, okej, jeśli mówisz, że musi być restą, to musi być restą, także będziemy robili. Czy ładnie teraz popadnie? No po prostu idealnie, patrz to Iwan, jak to zajebiście leci. Mówię ci, trochę będzie tych strzałów, mam 29 wagoników, tu mówię, że masz 2 staki. Także trochę tych wagoników będzie i kurde, myślę, że naprawdę będzie kozacka wbita. Dobra, dawaj, zmykaj z tego, opyk. Puszczamy, dobra. Ogólnie tak jak mówiłem, jeśli chcecie więcej wbit na moim kanale, to po prostu napiszcie to w komentarzu. Ja będę wam przypinał serduszka. Jeśli macie jakiś fajny pomysł na odcinek z Dragona, to też możecie je napisać. Ogólnie ostatnio nie chce mi się zbytnio nagrywać odcinków, ale jeśli ktoś wpadnie na jakiś fajny sposób, fajny po prostu pomysł odcinka, to wam się po prostu coś postaram nagrać. Nagrać po prostu na mój kanał. Tutaj Iwan proponuje ruletkę, dawaj Iwan, przesuwaj się. Więc załaduję teraz 5, nie wiem czy coś to zmieni, ale załaduję teraz po prostu 5, także... Aha, usuwanie itemów było, nieważne. Nieważne, bo usuwanie itemów, dobra, ładuję teraz 4, tak? Jednak 4 ładujemy. Więc po prostu piszcie jakie chcecie odcinki na moim kanale, jeśli chcecie więcej odcinków z widzami, tak jak tutaj z Iwan, tylko niestety Iwan nie ma mikrofonu, więc jeśli po prostu chcecie więcej odcinków z widzami, też możecie napisać w komentarzu, więc myślę, że to będzie po prostu taka fajna inicjatywa.
na moim kanale. A, dostałem donate'a, bo ja to nagrywam OBS-em. Zajebiście. Siemka, jestem ponownie po lekcjach. Pozdro, 25 zł. Aha, dostałem 25 zł donate'a w momencie, kiedy nagrywałem film. Patrzcie to. Niestety ten numer mi się nie wyświetlił, ale... Aha, okej, dostałem donate'a 25 zł w momencie, kiedy nagrywałem film. Tego jeszcze chyba czat nie było, tego jeszcze chyba... Boże, czat. Live, jaki live? Mi się myli teraz z tym donate'em. Także fliko jak trafił, są 25 zł podczas nagrywania filmu. No to gościu normalnie trafi. Nie, jak on wyślał donate'a poza live'em, ale kurde, 25 zł dostać na filmie, to jest po prostu coś niesamowitego, nie? Ja pierdziule, szkoda, że nam po prostu nie pokazywałem tego donate'a. Teraz tutaj Iwan pisze, że on ładuje, także dawaj Iwan, teraz ty ładuj. Chociaż ja po prostu chciał poładować tutaj, wiesz o co chodzi, nie? Poładować i tak dalej. Także dobra Iwan, ładuj tutaj ładnie wszystko, pięknie. O kurde. Wracunęłem się na maksa jak mogłem. Także ja pierdziele, donate 25 zł, chyba mam tytuł live'a, że dostęp do Nate'a 25 zł podczas nagrywania odcinka. W sensie tytuł live'a, tytuł odcinka. Ja pierdzielę, jak mi się myli. Za dużo tych streamów ostatnimi czasy, wiesz co? Dzisiaj to jest chyba za dużo, Iwan, wiesz co? Ja spróbuję teraz puścić 2 albo 3. Wiesz co, ja spróbuję chyba teraz puścić 3. Weź tutaj, Iwan, bo mi się wydaje, że to po prostu nie zmienia nic w tym, wiesz. Nic to nie zmienia, 2, 3, 4, bo one po prostu spadają i potem nawzajem się wysadzają. No na pewno muszą być 2, żeby one się w zamian popchnęły, ale tak to chyba powinno być w porządku właśnie z 3 lub 2. Zaraz przetestujemy z 2. Jak to poleci teraz? O! Ładnie, tylko kurde, zamiast to rozwalać w dół, to nam to rozwala, wiesz, w szerz. Kurde, i to bardzo martwi. Dobra, więc ja puszczę teraz 2. Przetestuję na 2, no właśnie, na 2 nie lecą, więc to jest ta wada tego. Więc co, ja załaduję teraz 4, tak jak ładowałem wcześniej. Zobaczymy, czy na 4 polecam. Ale teraz wychodzi, a... no to prawda. Ogólnie nagrywamy to 2 dni pod rząd, bo wczoraj był wtorek, jeśli się nie mylę, dzisiaj mamy środę. A wy to widzicie w czwartek, bo ponieważ czwartki zawsze będą filmy, bo mam lekcje niestety na popołudnie i siedzę w szkole do godziny 19, przez co no nie mam jak wam zrobić live, jedynie może jakiś nocny live dzisiaj będzie. Ogólnie jak oglądacie ten odcinek, to was zapraszam na 22:30 na dzisiaj na live'a, także jak ktoś chce, to po prostu może wbijać. Dobra Iwan, teraz ty ładuj, bo ja nie mam już wagoników. Dawaj Iwan, ładuj. Czekajcie, Iwan może to po prostu pokażę od dołu, jak to wygląda tutaj. Iwan, ładuj to. Gdzie ty, Iwan, jesteś? Ogólnie gdzieś Iwan nam zniknął, ale nam to trochę to rozwaliło, tylko właśnie mnie to bardzo martwi, że zamiast to rozwalać nam tutaj, wiecie, tak w dół, to nam to rozwaliło tak wszerz, więc generalnie to nie polecam. Spadłem. Aha, okej, okay. Iwan mówi, że tutaj spadł, także Iwan już się tam tepnął z powrotem. Ja też sobie lecę z powrotem na Homa, tylko muszę być za teren gildii. Ogólnie zapraszam was także na Dragona. Sorry, że tak bez sensu trochę gadam, ale no po prostu tak musi niestety być. Więc ja robię teraz chwilowe cięcie i po prostu będę wam nagrywał wbite, jak my sobie tutaj to puszczamy. I kiedy będzie po prostu jakaś ta wbita, już tutaj trochę minie tej wbity i zrobimy jakąś większą dziurę, to wam to po prostu, no znowu się odezwę wam na kanale. Także robię chwilowe cięcie, wy teraz słyszycie muzykę. No i tyle, macie to w przyspieszonym tempie. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand.
Znaleźliśmy tutaj wejście z rzucakami, także sobie tutaj wezmę rzucaki, znaczy znaleźliśmy to i Iwan znalazł wejście tutaj z rzucakami i mówi, że po prostu lepiej, żebyśmy wbili rzucakami, będzie po prostu szybciej, ale z tego co widzę to jest dużo obsydianu, więc nie wiem, czy to jest wejście tak do końca. O kurde, spadłem tutaj na dół, nie wiem, czy to jest wejście, czy w ogóle opłaca się rzucać te rzucaki, ale może po prostu spróbujemy. Pewnie zapytacie, zombie, dlaczego nie wbijasz, wagonikami przecież to jest tańsze. No moi drodzy, niestety już jest dosyć późna godzina. Jeszcze chcę dzisiaj zrobić live'a przed tym, właśnie jeszcze chcę zrobić live'a po tym nagrywaniu tego odcinku. I po prostu zależy mi trochę, jakby to powiedzieć, na czacie. Więc no, wiecie, wbita rzucaka będzie trochę szybsza. Aby potrzebuję, to jest to kupić jambusta. Czekajcie, efekty, jambuścik. Okej. Dobra, okej, zobaczmy gdzie mnie tutaj to TNT doprowadzi, ten rzucany TNT, bo to jest jakiś obsydian. Mi się wydaje, że to będzie chyba jakieś tutaj jajko albo coś w tym stylu. No nie wiem, na razie tutaj nic nie mam, bo rzucak mi nic nie rozwala, żadnego obsydianu, chociaż teraz dopiero tutaj rozwalił obsydian. Tylko pytanie, co tu właśnie będzie, jaki jest sens tego obsydianu tutaj, nie wiem jaki jest sens tego obsydianu, ale jest to poziom 33, więc ja po prostu rzucę tutaj sobie obok tego obsydianu rzucaka i spróbujemy właśnie zejść w ten sposób, w ten oto sposób po prostu tutaj spróbujemy wejść na dół. Będzie tu wbita nieskończonym mostem plus rzucakami. Co z tego wyszło, nie? Wiecie, zobaczymy w ogóle, czy tam warto i coś wbijać, bo Iwan znalazł tam gildię, mówi zajebista kozacka i tak dalej. Kurde, rzuciłem dwa rzucaki przypadkowo pod rząd, nie wiem czy jak one wybuchną. Okej, w miarę spoko wybuchły. Więc badać, że mi tutaj rzucaków wystarczy, bo będzie lipa. Okej, który jest poziom? 26, no na razie to tak średnio bym powiedział Iwan. Na razie tak średnio bym Iwan to powiedział, bo nic tutaj nie widzę, żeby oni mieli coś w środku. Tutaj się skończył obsydian. Zastanawia mnie właśnie jedna rzecz, po co jest ten obsydian, bo ja nie rozumiem idei tego po prostu obsydianu. Nie wiem, spróbuję rzucić gdzieś tego rzucaka tutaj. Nie wiem po co jest ten obsydian, ale okej. Dobra, jesteśmy już na 23 poziomie, a tu póki co nadal nic nie ma, Iwan. Więc mnie to bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo martwi, bo nie chciałbym zmarnować rzucaków tego po prostu. 20 poziom, mam jeszcze 4 rzucaki, a tu nadal nic nie ma, więc chyba niestety, ale ta wbita nie wypali z tego co widzę, bo kurde, mnie to na serio martwi. Zostały mi 2 rzucaki, jesteśmy na 16 poziomie, tu niestety, ale nic nie ma. Więc jest trochę lipa, że tak powiem. No i tu nic nie ma.
Dobra, wariaty, my jesteśmy tutaj po chwilowym cięciu. Musieliśmy ogarnąć parę rzucaków, ponieważ właśnie, no niestety nam zabrakło. Ale rzucamy tutaj rzucaki i stwierdziliśmy, że po prostu wbijamy się dalej. I jest tutaj jakiś obsydian, więc miejmy nadzieję, że po prostu będzie tu jakiś pokój lub coś w tym stylu, bo jak nie, no to będzie strasznie lipa. O! Są jakieś pokoje, w sensie jest jakiś pokoik. Ale to jest obsydian tylko, ty bieda tu jest. Kurde, biednie. Myślałem, w sumie to jest gildia jednej osoby, ale to i tak będzie biednie, może chyba, że to są... Ulala! Ulala! No, 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 o to mi chodziło, o to mi chodziło. Dobra. O to mi chodziło, sety są w porządku, bo ja żadnych setów nie mam, Iwan. Ja żadnych setów nie mam, więc jestem z setów absolutnie zadowolony. Wiesz co, tutaj trzeba znaleźć jakieś skrzynki dodatkowe, bo może tutaj coś po prostu będzie. Wiesz co, Iwan, dawaj, zbieramy te seciki. Dawaj, stary, zbieramy te seciki, bo myślę, że one się po prostu nam absolutnie przydadzą. Dobra, tak, mam jeszcze jakieś miejsce. Dobra, wywalę red stąd, bo red stąd mi w sumie mało jest potrzebny. Mam tu pełno boy farmerów z jakiejś tam jeszcze innej wbite. Dobra, okej. Okay. Czy tutaj coś jeszcze jest? Mi się chyba wydaje, że tu już nic więcej nie ma, że po prostu to jest max możliwości tej gildii. Także co, wariaty? Na sam koniec właśnie udało nam się jeszcze ogarnąć jakieś dodatkowe rzucaki. I w tym miejscu chciałbym wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Nie wiem, ile ten odcinek wyjdzie minutowy, ale mam nadzieję, że jakoś fajnie wyjdzie. Jeśli dotarliście do tego momentu, możecie napisać w komentarzu hashtag Iwan. No i co, jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was na kolejne odcinki. Zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i tyle, trzymajcie się, ja wam życzę miłego dnia. Pozdarki, yo!